Świątecznym gościem programu Kultowe Rozmowy jest Małgorzata Tusk, żona premiera rządu polskiego, autorka wspomnieniowej książki zatytułowanej Między nami, w której między innymi opisuje 35 lat małżeństwa z Donaldem Tuskiem. Rozmawiamy w saloniku, w którym zdarza się pani przyjmować żony dyplomatów, gości państwowych. Czy pani pamięta którąś z wizyt szczególnie mocno? To były spotkania z panią premierową Japonii, z panią premierową Singapuru oraz z księżniczką saudyjską Amirą Al-Tawil. To były takie trzy osoby, które przyjechały z egzotycznych krajów do Polski. Oprowadzała mnie troszeczkę po łazienkach, trochę po Warszawie. Pani premierowa Japonii była bardzo zainteresowana Muzeum Odbudowy Warszawy, Starym Miastem, w jaki sposób po wojnie zostało to miasto odbudowane. Oczywiście też z tego względu, że Japonia też ma też swoje problemy związane z trzęsieniami ziemi, czy też z tsunami. Oni bardzo są teraz zaangażowani w odbudowę Japonii. Pani Abe, bo tak się nazywała pani żona premiera Japonii, była naprawdę bardzo mile zaskoczona i bardzo była poruszona tym, co tutaj w Warszawie mieszkańcy zrobili po wojnie. O czym rozmawia się podczas takich śniadań, podczas takich herbatek z gośćmi państwowymi? Na samym początku zaczynają się od oficjalnych tematów, czyli pogody, czym się różnią nasze kraje, że w Singapurze jest często deszcz, albo jest bardzo ciepło, u nas jest chłodniej. To są takie bardzo banalne rozmowy. Oczywiście ja się do nich przygotowuję wcześniej. Rozmawiamy na takie tematy bardzo bezpieczne. Wiadomo, że żony mają ocieplać wizerunek męża, mają być przyjazne wobec siebie, mają się w jakiś sposób pokazywać, że tak naprawdę nic nas nie dzieli, że jesteśmy takimi samymi ludźmi, mamy takie same problemy. Te panie też mówią o tym, jakie mają na przykład problemy z dziećmi albo z rodzicami, mówią o tym, co je frustrowało w ostatnim czasie. Czasami też mówią o swoich chorobach. Zawsze się staram tak prowadzić tę rozmowę, żeby w momencie pożegnania żegnamy się jak takie prawdziwe koleżanki, które są sobie bliskie. Pani powiedziała, że rola kogoś, kto ociepla wizerunek męża, to nie jest ta rola, która jest pani wymarzona. Nie odnajduję się w tym za bardzo, ponieważ ja uważam, że każda kobieta powinna mieć własne życie. I pomijając to, że jest się nawzajem bardzo zawsze zależnym, to znaczy w małżeństwie jest tak, że i mąż zależny jest od żony i żona od męża, to i tak trzeba dbać o swoją niezależność i o swoją wolność. I że to jest też przyczynkiem do tego, żeby być szczęśliwym ze sobą. Polki, może kobiety myślą o tym, że myślenie o własnej wolności jest raczej przyczynkiem do egoizmu niż do tego, żeby być szczęśliwym. My nie jesteśmy egoistkami, bo my i tak musimy się bardziej, i tak bardziej dbamy o dzieci. Wiadomo, mężczyzna ma troszeczkę silniejszy charakter, czasami przynajmniej mój mąż jest osobą bardzo taką silną i też to też wymagało ode mnie przez długi okres czasu i cały czas wymaga, żeby móc się przeciwstawić temu. Tak samo ja też mam też swoje wymagania i też mój mąż też cały czas myśli o tym, w jaki sposób powiadomić mnie o jakiejś sytuacji, którą będę musiała uczestniczyć i też się boi, że ja będę się buntować. Tak, że się buntować, także to jest takie... Uważam, że tak też powinno wyglądać życie. Zawsze powinniśmy się trzymać zdrowego rozsądku i raz kompromis, raz stanowczy bunt. To wszystko też powinno zależeć od sytuacji, od tego, czego się od nas wymaga nawzajem. Mhm. Ale czy pani zawsze musi mieć rację? Ja tu ironicznie nie, chociaż cytuję. Mąż się bardzo śmieje, tak. że ja muszę mieć zawsze rację, ale tak nie jest. Jego racja przychodzi potem, to znaczy ja muszę mieć rację natychmiast, ale czasami jak czuję, że przesadziłam i czekam na to cierpliwie, jak emocje opadną i mówię, no wiesz co, tak myślę, że przesadziłam. W Polsce toczy się dyskusja, czy Małgorzata Tusk pisząc książkę chciała ocieplić wizerunek męża, czy niekoniecznie, kto ją do tego namówił. Tak naprawdę kto panią do tego namówił, żeby napisać tę książkę? Namówił mnie do tego kiedyś kolega mi powiedział z 8 lat temu, że powinnam napisać książkę. Ale tak naprawdę ta myśl dojrzewała we mnie bardzo powoli. Nie myślałam w ogóle w żaden sposób o polityce. Raczej myślałam, żeby opisać miłość czy życie kobiety, która bardzo dużo rzeczy czuje, która jest bardzo emocjonalna, taką jaką ja jestem. I w sytuacjach, które wszyscy pamiętamy, czyli w sytuacjach politycznych, które pamiętamy, bo pamiętamy zarówno komunizm, jak też Solidarność. I coś takiego chciałam napisać i mam wrażenie, że mi się to udało.
Ale to, czy się tak naprawdę udało, to zobaczymy za jakiś czas, co na ten temat powiedzą czytelnicy. Pani już ma te kilka tygodni buforu, doświadczenia, tej fali powracających jakichś opinii. Co panią szczególnie zaskakuje? Bo to oczywiście tyle rzeczy o mnie i o mnie, których w ogóle w życiu nie myślałam, że, że mam takie cechy, jak też mąż się na przykład dowiedział, czego w tej książce nie ma, co powinno być, albo co jest, a czego nie powinno być. Na przykład. Też to mnie dziwiło, że dowiedziałam się, że nie ma różnych nazwisk, które powinny być. No ale przecież to jest moje życie i ja widzę, ja tych nazwisk nie pamiętam. Były tam takie głosy, że książka ta jest o książką, która jest powiedzmy ociepleniem wizerunku męża. To jakbym chciała napisać o ociepleniu wizerunku, to bym to napisała zupełnie inaczej. Ja piszę tam o prawdziwym życiu między nami, które jest, to znaczy o tej miłości, która jest też między nami, bo tam miłość jest od tam drugiego rozdziału, bo się w drugim rozdziale poznaliśmy. I piszę o tej miłości i miłość jest pełna nienawiści i wzruszeń. Ta książka jest też o tym, w jaki sposób można przeżyć 35 lat ze sobą. Że nie da się łatwo, tak? Że nie ma możliwości, żeby to było łatwo. To znaczy, ja przynajmniej nie wierzę w to, żeby to była taka jedna linia prosta uczuć, sympatii. Jesteśmy normalnymi ludźmi. Ja jestem bardzo emocjonalnie nastawiona do życia. Jestem taką osobą, zresztą nawet jak mówię, to mówię w taki sposób chaotyczny. Bardzo mi trudno łapać, te myśli mi przebiegają i ja je muszę gdzieś złapać, żeby je powiedzieć, a już myślę o czymś innym. I w związku z tym też, jak rozmawiamy ze sobą, to jest też ta eksplozja. Pani mówi o tym, że nie bała się też tych momentów trudnych w małżeństwie, a tu są teraz ci, którzy nie sądzą, że pani ociepliła wizerunek męża, tak, ale sądzą, że właśnie, skrzywdziła męża. Są tacy, którzy skrzywdziła. Bo wskazała jakieś słabości. Tak, ale to jest przecież, ale tak jak powtarzam, to jest książka o miłości, czyli tak naprawdę o miłości zawsze są tragiczne rzeczy. Napisałam to też książkę tak, jakby to była taka opowieść, że ja sobie siedzę, pada śnieg, jest wieczór, ja sobie siedzę okutana kocykiem, trzymam filiżankę herbaty, koło mnie są trzy koleżanki, które tak samo mają jakieś swetry z tymi wielkimi kubkami z herbatą, siedzimy naokoło siebie. I ja zaczynam swoją opowieść. Wiecie, urodziłam się tu i tu mój tata myślał, że ja będę chłopcem. Coś w rodzaju takiej literackiej gawędy raczej bardziej, nie? O 35-letnim związku małżeńskim. Jest pani żoną polityka. Jak pani dała sobie radę z tym, nie wiem, naciskiem, wewnętrznym cenzorem? Jestem kobietą, która nie bierze czynnego udziału w polityce. W związku z tym myślę, że może też ta książka też jest też w taki sposób czasami odbierana, że to kobieta napisała od kuchni książkę, gdzie gdzieś tam ta polityka pomyka, którą się wszyscy tą która tak naprawdę jest w tej książce lekceważona. Wszyscy się tą polityką zajmują, a ja piszę, że ona nie jest tak naprawdę ważna, bo najważniejsze jest nasze własne życie. Mam wrażenie, że ma pani taką chęć, żeby buntować się przeciwko temu. Tak jak kobieta, która się buntuje czasami przed zbyt agresywną pracą swojego męża, bo to akurat mąż jest premierem, ale równie dobrze mógłby być dyrektorem szkoły. Nie, ta praca, która też jest, która wchodzi do domu i która też wymaga poświęcenia i zaangażowania. No tak, i zazwyczaj wszyscy mówią, przeciwko czemu tu się buntować, spełniać ten obowiązek i koniec. A pani mówi, nie podoba mi się to. I to zdaje się tak, że wywołuje krytykę. Tak, że coś takiego się nie podoba, czym żyją, no nie wiem, dziennikarze, mnóstwo ludzi żyje tą polityką i też może to się też nie podoba, że ja ją tak spycham do takiej roli, takiego czegoś tak naprawdę mało ważnego w życiu. Dodatkowo to życie, te wyzwania, które panią spotkały, no nie są wyzwaniami pani Wałęsowej, tak? Bo jesteśmy w bardzo bliskim sąsiedztwie biografii, która wywołała prawdziwą burzę. Mniejszy ciężar właściwy tych cierpień, trudów, które musiała pani znosić, tu też jest takim kontrapunktem. Tak, bo mam wrażenie, że ta książka pani Danuty była takim rozliczeniem też z pewnego rodzaju życiem, a ja się rozliczam z tym życiem każdego dnia. Każdego dnia, jak tylko możemy, róbmy to. Walczmy o to swoje miejsce w tym naszym mieszkaniu na ziemi, przy tym człowieku, z którym żyjemy. I wtedy nie potrzebujemy takich rozrachunków, ale każdy człowiek ma swoje własne życie. Każdy człowiek ma swoje własne małe szczęścia i nieszczęścia. To też ja mówię o tym, jak ja to przeżywam. Lech Wałęsa powiedział, przepadłeś człowieku, o Donaldzie Tusku, kiedy usłyszał, że pani wydaje książkę, oczywiście mając w pamięci fakt, że jego żona zadała mu poważny cios emocjonalny tą swoją biografią. Czy pan Donald Tusk wypomniał pani kiedyś to zdanie, czy zapamiętał to zdanie, to ostrzeżenie? Tak, zapamiętał Wałęsy. To i powiedział mi, ale tak naprawdę mąż raczej, mam wrażenie, przejmuje się mną,
To znaczy, nie przyjmuje się to tym, co ta książka jemu zrobiła, czy zrobi, bo to nie jest książka, która w jakiś sposób go krytykuje, bo tak jak mówię, bo to książka jest o naszym życiu, które jest dobre i czasami dramatyczne. Ale nie zabolał go żaden element tej książki, żaden opis sytuacji, który nie, może nie pokazał go. Ale potem jak przeczytał książkę całą, jak przeczytał taką książkę całą, to powiedział, że jest tak, według niego, za mało polityki, czyli wydarzeń politycznych, czyli to, tak tego, dla niego, tak. Co go interesuje. Dlaczego ja mam cały rozdział o chorobach? To było dla niego dziwne. O co chodzi z tymi chorobami? I dlaczego mam cały rozdział o kobietach i koleżankach i są przepisy? To i po prostu, ale dlaczego? Przecież to w ogóle, bo jak myślał, że jak będzie ta książka wyglądać, to myślał zupełnie inaczej. Tak jak właśnie myślą też czasami mężczyźni, czy też ludzie, którzy się zajmują polityką. Może zdziwiło go, jak niedużo miejsca zajmuje polityka. Tak, że jest rozdział o wygranych wyborach w 2007 roku, jest rozdział o moich koleżankach i o kobietach, które ja na przykład jak lubię. Można to porównywać? To może być bolesne. A czy bolesne były, nie wiem, opowieści o nim, czasem nieporadnym, od historii z bykiem, z którym pani sobie dała radę, a nie on, to w wczesnej młodości? Historię z bykiem już przeżyliśmy wielokrotnie opowiadając i mąż się przyzwyczaił. Do tego wstydu. Tak. Już ją wielokrotnie opowiadałam wszystkim, jaki odniosłam wielki sukces, także on już się przyzwyczaił. Wiadomo, jak do czegoś się przyzwyczajmy, to jest to nie groźne. Już nie bolesne. Tak, więc jaka historia nie była jeszcze tak oswojona? Chyba ta sytuacja, jak miał mi się oświadczyć i zasnął w kolejce. To chyba nie, bo ponieważ powiedział, że tego trochę dyskwalifikuje może jako taką poważną osobę. No tak, to... Ale tutaj daliśmy obydwoje ciała, bo ja i jak potem już się on mi oświadczył i dał mi te pieniądze, dał mi pieniądze na... Pani kupiła buty. Tak, to ja się zemściłam w ten sposób, że skoro on to lekceważył, to ja też mam prawo i kupiłam sobie buty. To było takie młodzieńcza czupurność tak, wzajemna. Tak, proszę pamiętać, że ja miałam wtedy 20 lat, bo jeszcze nie ukończyłam 21 lat i nie mieliśmy, musieliśmy czekać, aż ja ukończę w listopadzie 21 lat i wtedy dopiero mogliśmy wziąć ślub. Także ja byłam dziewczyną, jak ja teraz patrzę na moją córkę, która już ma 26, ale jak ona miała 20 lat i myślałam sobie, Boże dziecko, ja w tym wieku normalnie musiałam wyjść za mąż. To po prostu w ogóle dla mnie to jest niewyobrażalne, nie? Że jakim ja byłam dzieckiem, że człowiek to jest... Także byliśmy obydwoje tacy, no. No tak, może rzeczywiście dziecinni. Dzisiaj to, czym też zaskoczyła pani na pewno, to jest na przykład wspomnienie swojej słabości, jaką był romans w trakcie małżeństwa z panem premierem. Jeszcze wtedy nie premierem, bo młodym człowiekiem, a pani była króciutko po urodzeniu pierwszego syna. To było dość zaskakujące, na pewno musiała pani zastanawiać się, czy ten fakt ujawnić. Czemu uznała pani, że warto o nim powiedzieć? Dlatego, bo to jest prawda, bo to znaczy, bo to jest wtedy prawdziwe. Książka jest wtedy prawdziwa i to jest też książka o tym, w jaki sposób walczyliśmy o naszą miłość. To ja też, to była też moja walka. Ja miałam 25 lat, czyli też nie byłam najmądrzejsza. Byłam młodsza niż córka moja jest teraz. I także uważam, to było 30 lat temu, także siedząc tutaj dzisiaj z panią, mogę powiedzieć, że warto było. To znaczy warto było i też warto było napisać to tej książce, bo to też jest prawda o nas. Oto tutaj mąż nie ma żadnych pretensji o mówienie o waszych... Troszeczkę tam. Ja mu mówiłam, że to będzie w książce i że tak się postaram to opisać, tak jak ja to widzę. I no, mówił, no rób jak chcesz, później, to znaczy teraz, jak to okazało się, że jakiś skandal z tym związany i tak dalej, to trochę żałował, że nie zaingerował. Nie żeby to w ogóle, żeby tego w ogóle nie zamieszczać, tylko żeby może tak mniej zdań, czyli żeby to nie było takie, mocna przygoda na cały rozdział. To by się... Jeszcze jest tak, że w prasie wracają pewne słowa jako nagłówki. Tak, i tylko które nagłówki, były tylko i wyłącznie tak. Związane z pewnymi sytuacjami, które się wydarzyły bardzo dawno temu. Młodzi tak do siebie mówią jeszcze gorzej, także to też... Jestem ciekawa, czy wiele takich słów użytych przez panią w książce, w kontekście, dziś powraca do pani z przerażeniem w jakichś nagłówkach, gazet, w lidach. Ale to są wyjęte z kontekstu wyrazy, które tutaj w tym wypadku tylko i wyłącznie służą, tak powiem, zwiększeniu kliknięcia albo sprzedaży. Traktuję to niegroźne, no. No po prostu muszą w jakiś sposób rozkręcać sytuację i korzystać na niej. Żyje pani ciągle w trudnej sytuacji. Pani dalej uznaje, że warto żyć w Sopocie. Mąż pracuje i żyje wiele dni w tygodniu w Warszawie. Dlaczego to jest trudne? Dlaczego to jest potrzebne?
Ja nie chcę rezygnować z tego, z mojego życia w Sopocie. To bardzo zachęcam męża i uważam, że to jest dla niego bardzo dobre, że on przyjeżdża do nas w sobotę i w niedzielę, posiedzi sobie w domu, odpocznie od tego życia politycznego, które tutaj ma w Warszawie, spotkamy się z wnukami, zajmujemy się zupełnie innymi sprawami. Bardzo często dostajemy wnuki na noc. Czyli mamy dwójkę małych dzieci, kiedy się trzeba zająć karmieniem w nocy, zmianą pieluch, kąpielą i jeszcze nie daj Boże jakimiś krzykami, bo to wiadomo, że dziecko śpi, to się obudzi, coś go tam boli albo coś się przestraszy. Także uważam, że to jest też takie odstresowanie się, to takie zwykłe życie, które tam nas czeka. On się staje tam znowu człowiekiem. Przyjeżdża i jest zupełnie normalny i potem z powrotem wraca, potem znowu jest ta polityka, jest, jest to wszystko, co widzimy potem w mediach i potem następny tydzień się kończy, on znowu przyjeżdża i tak ciągniemy mniej więcej. Sama pani pisze, że miewa do pani żal o to, że pani nie ma, kiedy, nie wiem, jest ten jeden dzień, podczas którego czeka na panią, pani ma jakieś obowiązki w Sopocie, a on zostaje tu sam. Tak, ja mam obowiązki, bo właśnie na przykład muszę siedzieć z Mikołajem, czyli z wnukiem, bo jest chory i nie może ani syn, ani synowa wziąć zwolnienia, no w związku z tym ja zostaję i nie mówię mu o tym, no i na przykład nie przyjeżdżam, albo tam jest mnóstwo rzeczy, które trzeba załatwić. Zebranie wspólnoty mieszkaniowej, jakieś pismo do urzędu trzeba zanieść w godzinach pracy, do urzędu skarbowego. Ja to cały czas lubię, to znaczy lubię takie codzienne obowiązki, to jest właśnie, jak powiedziałam już, to codzienne takie małe szczęście, takie, jak to nazywam, celebrowanie drobnych przyjemności. I nieprzyjemności też, takich obowiązków, które doprowadzają do tego, że jak wieczorem siadam i myślę sobie, ojku, zrobiłam to, to, to i to, fajnie, to jutro muszę zrobić to, ojejku, to, ale dzisiaj mi się udało tyle, jak to dobrze, to tak naprawdę się czuję taka spełniona trochę i że coś przydatnego zrobiłam w tym życiu. Ale prawdopodobnie zaskakujące jest to, że te drobne rzeczy dla pani są równoważne tym tak, bardzo poważnym właśnie obowiązkom dlatego męża. Ta książka tak równoważy te rozdziały z tymi chorobami i tymi wszystkimi innymi rzeczami, z tymi rozdziałami, z tym polityką i to jest może... Zaskakujące, przyznam. Tak. Zazwyczaj myślimy tak, no ale premier kraju ma tak ważne obowiązki, że jednak powinno się nie pójść na tę pocztę. Nie boi się pani, że tak powiem, że on tym trudom wszystkim tu jest poddany, tym naciskom. Bardzo się boję. Tym naciskom. Bardzo się boję. I pani go nie chroni. Chronię go jak mogę. Bez przerwy z nim rozmawiam przez telefon. Przesyłamy sobie SMS-y, ale ja tutaj też przyjeżdżam, prawie co drugi tydzień jestem tutaj. Także ja go chronię i bardzo się o niego też martwię. Także proszę mi wierzyć, ja też na niego patrzę jak na takiego człowieka, takiego męża, z którym jestem, który się zmienia. Widzę, że no, włosy mu wychodzą, że tam łysinę albo coś tam, że policzki zapadnięte. No też się o niego martwię, nie? Widzę, że jest zmęczony wieczorem. No to takie ludzkie, no, tak jak męża się pani martwi. Mówi, kochanie, a to może ja ci coś zrobię, herbatę albo coś. On mówi, nie, już jestem tak skonany, że już nic dzisiaj nie chcę. To takie... Jest to bardzo kuszące przeprowadzić się z mieszkania, które ma 65 metrów, do willi premiera, gdzie jest ochrona, na dodatek jeszcze można dzwonić, żeby przynieśli obiad albo kolację. Ale ja wiem, że pani nie lubi tego. Ale ja w ogóle tego nie dzwonię, bo ja się bronię przed tym, żeby nie przytyć, w związku z tym nie dzwonię. Ale jest to bardzo kuszące. Ale ja myślę o tym, co będzie potem, jak ja będę się czuła w tym, jak ja bym miała przeżyć tam, no nie wiem, rok. To wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że trzeba też pomyśleć o tym, jakie skutki mogą mieć w przyszłości nasze decyzje, które teraz podejmujemy. Mówi pani o tym, że czeka z tym domem tam, że to jest to dla pani bezpieczeństwo, dla waszej rodziny. Czy myśli pani, że będzie gotowa na ewentualną przegraną męża w wyborach, które nastąpią? Czy raczej trudne dla pani będzie być przygotowaną na wygraną męża? Przeżyłam już przegraną i przeżyłam już wygraną. W 2011 roku byłam już przygotowana i na jedno, i na drugie. I wygrana, i przegrana nie będzie dla mnie w żaden sposób ani zaskoczeniem, ani jakimś przykrym obowiązkiem. To będzie normalne, coś co się zdarza. Wytłumaczę sobie, że to jest historia, to jest polityka, takie rzeczy się zdarza i do jedno, i drugie, bo tak naprawdę najlepsze rzeczy, które nam się zdarzają, czasami mogą mieć swoje bardzo negatywne skutki i też sytuacje, które doświadczamy, które wydaje się, że jest totalnym nieszczęściem, po jakimś czasie okazuje się, że coś dobrego z nich wynika. Dlatego to nigdy nie jest takie jednoznaczne. Jak wyglądają święta w rodzinie państwa Tusk?
Święta to jest dla nas naprawdę wspaniały dzień. To jest taki, niedawno Kasia mi powiedziała, że przecież nasza Wigilia jest magiczna i w żaden sposób nie można tego zastąpić jakimiś nowymi osobami, albo zmienić miejsce, albo coś. W ogóle koniec. Jest po prostu Wigilia magiczna. U nas to siedziałam cicho, nic nie mówiłam, jak ona wymówiła te słowa, które takie były dla mnie ważne i tak sobie pomyślałam, ojejku, no to fajnie, że tak do czegoś takiego doprowadziłam. Po tylu latach. Mhm. Robimy Wigilię 20 lat już w naszym mieszkaniu. Mamy taką werandę 2 na 1,5 metra, w której stoi choinka, którą kupujemy zawsze bardzo wysoką, tak 3-metrową, ucinamy na górze i wieszamy, ja walczę, żeby tam były zwykłe bombki, takie, które ja pamiętam z dzieciństwa, czyli wszystko naraz, wszystkie kolory. Kasia chce, żeby choinka wyglądała ładnie. Ona musi być estetyczna. Ale kto zwycięża przy tej waszej rodzinnej choince? Dzielimy się. Ja mam część swoją, którą walczy gdzieś z boku, a potem Kasia, mąż jest poddany absolutnie córce, czyli mąż ubiera choinkę tak, jak ona mu każe. Mamy stół, taką ławę i to na tej ławie, przy tej ławie siedzą dzieci, a oprócz tego stół z kuchni przenosimy, który rozkładamy. W sumie gdzieś tam zawsze jest u nas 14-15 osób. Zapraszamy naszą najbliższą rodzinę, ja zapraszam jeszcze moje koleżanki, które przychodzą gdzieś tak o 10 i wymieniamy się prezentami, ja pstrągi piekę. Siostra mojego męża robi pyszny barszcz czerwony i uszka. Mąż robi bigos wcześniej, kilka dni wcześniej, który potem ja zawijam w woreczki plastikowe, chowam w zamrażalniku i potem sobie gdzieś w okolicach maja przypominamy, że mamy trochę bigosu z Wigilii, który jak wiadomo, bigos jest, im dłużej jest zamrożony, tym jest coraz lepszy. Podobno tak. Tak. Zaczynamy zawsze o 8, ponieważ dzieci nasze chodzą też do swoich teściów i też tam spędzają Wigilię, a już jest jedzenie, a potem jest tylko zerkanie pod tą choinką, co tam jest i czekanie, kiedy już resztki tej ryby i tak dalej zostaną zniesione ze stołu i tam będzie można rozpakowywać te prezenty. Tak. Ja w takim razie bardzo Pani dziękuję za rozmowę, życzę magicznych, pięknych świąt. Dziękuję bardzo, życzę również wszystkiego dobrego i wspaniałych, wesołych świąt.